Cześć wszystkim, to znowu my, Nora Bodek, dzisiaj Łukasz Kalinowski 2. Druga liga, Bojary. Dokładnie. Czy ty grałeś kiedyś w piłkę? Ogólnie gdzieś jakieś trenowałeś, czy coś takiego? Czy no, gdzieś tam się grało. Znaczy, gdzieś grało. Kopało bardziej niż grało. Kopało. A to bardziej się kopało na podwórku, czy bardziej się kopało gdzieś w klubie? W klubie. W klubie? Gdzie grałeś? O kurde, trochę tego było. Było trochę. Czyli taki... Znaczy, no to zaczynałem w Moskwie, no. Tapczan? Mogę powiedzieć. W Moskwie, tak? Tak. Rozumiem. I jaki rocznik? 99. To trener kto? Szydłowski. Szydłowski. Znamy, tak? Prawda, Norbert? Znamy. Ja znam tego starszego, świętej pamięci. Świętej pamięci starszego również znamy, ale młodszy również jestem znany. Czyli to pan Piotr? Dokładnie. Chyba on. Trzeba pozdrowić go. Pozdrawiam panie Piotrze, jeśli pan oczywiście ogląda Trybu Podlasiaka. A czy to Łukasz oglądasz Trybu Podlasiaka? Szczerze? Nie zdarzyło mi się jeszcze. Nora, ty słyszałeś? Słyszałem. Pan kamerzysta słyszał? Słuchajcie, no, ale jak to jest tak, Łukasz, że ty nie słyszałeś w ogóle Trybu Podlasiaku, że coś takiego istnieje? No, jak mi Arek napisał, że mam w takim czymś występować, to tak o co chodzi? Tak za bardzo nie wiedziałem, szczerze. Ale wszedłeś na YouTube, tam kliknąłeś, co zobaczyłeś? Ty, no powiem ci, że jeden odcinek zobaczyłem, no. Więc ja cię zapraszam. Lecimy, nie? Nie będzie łatwo. Będzie git. Siema. Zapraszamy. Łukasz, z racji tego, że nie oglądasz, pierwsza konkurencja polega na tym. Z tej oto linii trafiasz piłeczką w tą małą brameczkę, od razu bierzesz kolejną, lecisz z tym oto bramkarzem. No jasne, ale mogę sobie tylko do przodu ją? Nie możesz, musisz się uderzyć w tej oto linii. A no dobra, jasne. Jesteś gotowy? Jestem. Na gwizdek. Widzę, że tu siłowo zawodnik podchodzi do tego. O. Ale tutaj z lewej i z prawej i... Dobra, ale ma kupy to człowiek, co? Kurczę, ma kupy to człowiek. Spokojnie, Łukaszek, nie podpalaj się, spokojnie. Ustaw sobie na linii sobie ustaw. Jesteś gotowy? Jestem. Odetchnij. Dobra, to znowu będzie petarda. Ja cię kręcę! Zaskoczył człowiek z dystansu. Jeszcze nikt do takiej konkurencji nie podchodził, wiesz? Tak? No, jesteś chyba pierwszy, który tak to zrobił ogólnie, nie, panie kamerzysto? Nie jestem. A to było sam na sam, nie? Jeszcze raz powiedz. Było sam na sam, nie? To było sam na sam. No i gitara. No i gitara. Łukasz, konkurencja numer 2, rzuty karne. Za wiele tłumaczyć nie trzeba, nie? Nie. Tam stanie bramkarz, a zanim wykonasz rzuty karne, to mam do ciebie takie jedno pytanko od twojego kolegi. Jesteś na nie gotowy? Jasne. Siema, Dżunek. Jako że byłeś kiedyś bramkarzem w Moskwie i zaprezentowałeś swoje umiejętności techniczne już w Belpa, to może czas pokazać swoje umiejętności bramkarskie. Może Turbo Podlasiak to dobry moment, żeby Nora przetestował cię jako bramkarza. I wtedy będziemy wiedzieli, dlaczego już nim nie jesteś. Nie ma problemu. Tak? Tylko jest trochę mały problem, kontuzja palca, ale poradzimy. Pożyczyć? Lecimy. Słuchajcie, to jest historyczna chwila w tym programie. Nora strzela karnego, Łukasz broni. Ale Łukasz. Jemu punktujemy, jak trafię, czy nie? No oczywiście, no ty no, wszystko działamy na kontu Łukasza, tak? Okay. Nora, więc ty się postaraj. Słuchajcie, to jest naprawdę historyczny moment. Nora, ja wiem, że ty potrafisz, ale ja nie wiem, co potrafi Łukasz. A ty wiesz? Zaraz się przekonamy. O Jezu. Tutaj Łukasz, powiem ci tak. Dlatego już się bronię. To nawet Kurtuła by tego nie obroni. No, radasz ma kopyto. Słuchaj, nie wiem, czy on ci w tym momencie zlekceważy, Łukasz. Nie zlekceważył, nie zlekceważył. On to do tego podchodzi na poważnie. Łukasz, sam na sam było kopyto, proponuję w tej konkurencji kopyto. No co ja mogę dać za tą konkurencję, jak tutaj nie ma nic? Konkurencja numer 3.
ekspresowa poprzeczka. Jasne. Podbiegasz, strzelasz, szybko wracasz, podbiegasz, strzelasz. Wiesz o co chodzi? Bez zatrzymywania się. Nie ma problemu. 5 piłeczek, gotowy? Jasne. I siłowo wyszła! Siłowo wyszła! No i wyleciała w pole. Ale skaczesz. Skaczę później. Masz długie spodnie? Łukaszek, muszę cię poprawić. Linia, nie oszukujemy. Konkurencja kolejna, wkrętaczka. Jasne. Za trafienie bez odbicia płacę ci 20 punktów. Z odbiciem 10, ja tam sobie stanę. Chcesz, żebym ci dobił w razie W? Nie, nie trzeba. Nie ma problemu. Damy radę. Dobra. Nie ma problemu. Ale to dotoczył. Tego nie dokręcił. Łukasz, wkrętaczka nie najgorzej, ale teraz nasza nowa konkurencja, żubrze oko. Jasne. Powiem ci tylko tak, punktacja jest tam, no, krótki komunikat, 500 zł za centralny środek. Oj, będzie ciężko. U nas nie ma lekko, u nas nie ma lekko. To nie tutaj, Łukasz, to nie tutaj. No raczej tutaj też nie! Co ja mogę rzec, panie Norbercie? Zapraszamy do następnej konkurencji. Zapraszamy do następnej konkurencji. Nasza konkurencja, troszkę inaczej brzmiąca, Derlagen Experten, jak to mówimy z panem kamerzystą. Słuchaj, masz 3 próby. Jasne. Ja ci powiem tylko tak, za małą bramkę płacę 50. Dobra. Nora tam się porusza, jak za prezydenta będę za niego płacił, gdy w niego trafisz. Dobra. A za bramkę, tak, 30 bez odbicia, 20 z jednym odbiciem, 10 z wieloma. Dobra. Jesteś gotowy? Dobra. Oj. Chyba zapomniał. To już lepiej. Liczę na poprawę. Dlatego już tym bramkarzem nie jest. Lecimy dalej. Łukasz Kalinowski nawet się nie spocił. Ja się bardziej spociłem, powiem wam szczerze. Łukasz, z racji tego, że ja się spociłem, też muszę troszkę wypocząć. Pytanka luźna. O. Kolejne. Ciekawie. Kolejne pytanka. Słuchaj, jesteś gotowy? Jestem. Siema Łukasz, mam pytanie od Grzyny. Czy długo będziesz holował piłkę i strzelał z połowy? Czy po tym pytaniu już wiem, dlaczego sam na sam polegało właśnie w taki sposób. No. Łukasz, odpowiedz na to pytanie. Ciężkie pytanie. Jak trzeba, czasami jest okazja, no to trzeba strzelać, nie? Przewolutować, nie? No, ale potem jest okazja. Zawsze podaję, przeważnie. Myślę, że jestem na drugim to miejscu. Zawsze czy przeważnie? Nie jestem na drugim miejscu w asystach, więc. Nie ma, no to. Co, podaję. O czym tu mamy? Słuchaj, jeszcze jedno pytanko. Siema Łuki. Szybkie pytanie. Dlaczego mówimy plecy, a nie plec, skoro mamy jedne? Pozdrawiam. O ja. Ciężkie pytanie? Bardzo ciężkie. A czemu nie mówimy plecak, tylko plec? Słuchaj, mówi się różnie. Mi się wydaje, że język boiskowy jest taki, że różnie się mówi. Nora, jak się mówi czasami? Mówi się plec, mówi się plecak, mówi się plecy, tak? Na boisku? Tak, na boisku. Często po łacinie. Często. Grunt, żeby dotarło jak najszybciej do człowieka. Dokładnie, najważniejszy jest komunikat, żeby dotarł, tak? No tak, dokładnie. Dzięki. Kolejna konkurencja.
5 piłeczek. Ustawia pan sobie na linii, jak pan sobie życzy. Białej? Jak? Nie, na tej linii, którą tutaj widzisz. Ona jest, to jest tak zwana nasza niepisana linia. Dobra. Linia Montgomery'ego. Jasne. Łukasz, gotowy? Gotowy. Ej, chujek, to było blisko! No ale niestety, Łukasz, no niestety. Łukasz, tym oto sposobem przystępujemy do konkurencji przedostatniej. Piłka zmyłka. Miałeś taką piłkę do czynienia kiedyś? Nigdy. A, byłeś bramkarzem? Nie, kiedyś takich piłek w tamtych czasach nie było. No, powiem ci, że się nie spotkałem raczej, nie. A to jest piłka właśnie typowo do treningu bramkarskiego, którą my tutaj bramkarskiego nie będziemy robić, za to ty, żebyś nią pożonglował. Ła. 30 nie. sekund, na gwizdeczek. Prawo-lewa? Jak sobie życzysz, może być prawo-lewa. Zawsze jest dobrze. 3, 2, 1. Panie kamerzysto, pana ulubioną konkurencję, ale musi wam przyznać, że jako bramkarz poradził sobie z tym nieźle. No, w końcu ktoś musiał to. W końcu ktoś musiał. Brawo, Łukasz. Łukasz, on już, proszę państwa, się wybierał do domu. A najważniejsza, sztandarowa nasza konkurencja jest przed tobą. Kopnięcie łosia. O. Miałeś kiedyś do czynienia z takim zwierzem i jak łoś? Ty parę razy przebiegł przez drogę, nie? Przez drogę przebiegł? No tak. Ale nigdy nie kopnął? Nigdy nie kopnął. To dzisiaj kopnie. 10 pompek, 15 obkrętów wokół piłki, do małej bramki za 10 plus, abyś trafił, abyś dobiegł, Łukasz. No to będzie impreza. Gotowy? Lecimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, ale on dobre tempo obrał, trzynaście, czternaście, piętnaście, poszedł, ale on dobre tempo obrał. Słuchajcie, nie, to nie ma. Norbert, ja nie wiem, gdzie ty musisz trenować, żeby w takim tempie i w takim czymś podbiec do tego strzału. Powiedz, co trzeba... Łukasz, jaka jest tajemnica tego sukcesu? Trzeba dużo pić. Ale trzeba więcej, trzeba więcej. Więcej płynów przyjmujmy, tak? Tym będzie lepiej ogólnie tej konkurencji, tak? Łukasz, jak się bawiłeś u nas? Super było, fajny dzień. W porządku? Tak. Mimo wszystko, że sobota, nie wyrwali? Powiem ci, że elegancko, no miło było na pewno. Prowadzący w porządku? Zajebisty, nie? Branka? Też dobry. A pan kamerzysta? Może być. Taki trochę skiszony. Panie kamerzysto! Mamy do pana prośbę. Na następny odcinek proszę nie być skiszonym. Dzięki, Łukasz. Do następnego. Trzymajcie się. Hej. Trzyma.